jak chcemy dzisiaj grać. Eryk w bramce. Trzech ludzi. Sianko. Paweł zabrał piłkę. I Bułgar. Dwóch ludzi, którzy dają nam wahadła, czyli z lewej strony Patryk, z drugiej strony Jędrula. Dwóch ludzi w bazie, jeden. Chcemy dzisiaj zwrócić uwagę, to co robiliśmy w treningu, że jeśli wykorzystujemy dwa, powiedzmy, Jędrulkę do ataku i przeciwnik broni, wraca, my chcemy wypełnić, a żeby zdobyć bramkę, to potrzebujemy tych ludzi zdecydowanie więcej. Natomiast dzisiaj pamiętamy o zabezpieczeniu, bo przeciwnik, jeśli ma pięciu, to bardzo często przeciwległy zostaje tu. I ten gościu dzisiaj jest bardzo ważny, bo musi rozpoznać, czy on może podążać, czy musi zejść do środka i zabezpieczyć. Nie musi wracać do linii, ale musi być zabezpieczeniem, że jest gotowy na piłkę, gdzie, nie wiem, damy dośrodkowanie, jest odbite i on mogę tu reagować, bo stąd już nie zareaguje. I to samo w drugą stronę, jeśli damy piłkę na tą stronę, to ten, oni będą bronić w ten sposób, tego zostawiają. I teraz pytanie tego, musi zobaczyć, czy nie musi zostać tu do asekuracji. Ok? Chcemy stwarzać sytuację, chcemy być aktywni, chcemy być kreatywni, chcemy doprowadzić do tego, że mecz wygrywa się nie dzięki kopnięciu piłki w przód i wykorzystaniem pół sytuacji czy jednej sytuacji na mecz, tylko chcemy, żeby wynik był efektem tego, że uczymy się, zbieramy doświadczenia, popełniamy błędy, ale wyciągamy wnioski, jesteśmy odważni w tych działaniach, ale jesteśmy też zdeterminowani w naszych działaniach. Wszystko ode mnie, sprzęt, jedziemy. W sumie każdy zawodnik z U17 chciałby sprowadzić sił w tym starszym roczniku, a jak się wyróżniają, no to też te, tych okazji jest coraz więcej. Do U19 mało było przesunięć z racji tego, że grali w lidze wojewódzkiej, więc tam jakby też nie było takiej potrzeby i też jest tam spora, duża liczebność tej grupy. Natomiast już ci tych wiodących chłopaków miał okazję trenować w drugim zespole. Ale to jest coś trudnego. To tak jak, żeby się przygotować optymalnie do meczu, to wiadomo, że środa czy trening przedmeczowy, no to zdecydowanie komfortowa sytuacja dla trenera jest, kiedy masz 20 zawodników z pola, kiedy możesz pewne rzeczy pod mecz przygotować. No i tak zaczynając od drugiej drużyny, każdy musi zobaczyć, jaką ma liczebność grupy i staramy się, żeby te liczebności były właśnie odpowiednie. Nie?
Tylko Paweł intensywnie się wykładał. Sytuacja obrońca tak reagują lewo do środka, albo prawa do środka. Prawo obrońca i lewo obrońca. Tylko obserwacja piłka. Masz dużo przestrzeń na plecy. W tym momencie zmiana. Patryk, nie jesteś opcją niżej, przepraszam. No, zobaczymy, wyjść na rzeczy. Idź przestrzeń. To zawodników nie ma szans. Ok? Wyjdź już tam teraz. Nie tylko krótki, czy nie masz presji, obserwuj. Dobra, dawaj, robota jest druga połowa, dobre do tej pory minuty, natomiast przyjechaliśmy tu, wstaliśmy rano, długa wycieczka, chcemy zrobić wszystko, żeby dawaj, mieć uśmiechnięte twarze po meczu, dawaj, robota, dawaj. Na mój sygnał. Na pewno najłatwiejszy moment. Widzę, wprowadził 2-0, ostatecznie przegrał spotkanie z Kutnikiem 2-4. Jakbyś podsumował to spotkanie? Kurczę, na pewno szkoda. Pierwsza połowa naprawdę nie jest źle w naszym wykonaniu. Nasze założenia tam przedmeczowe sobie realizowaliśmy całkiem nieźle. Te przestrzenie, które wiedzieliśmy, że będą gdzieś tam wolne i że jeśli uda się nam umieścić piłkę w bazie 2 szczególnie, to będziemy mogli z tego zdobywać, będzie tam dużo miejsca, natomiast no i strzelamy dwie bramki, a później nie wiem, brak koncentracji. Pierwsza bramka po stałym fragmencie gry to też takie nie było jakieś tam mocne uderzenie, bardziej odbita piłka, tracimy bramkę i wtedy chyba mentalnie jesteśmy w takim momencie, że troszkę nam gdzieś odjeżdża mecz, może tak nazwijmy to. Cały czas pracujemy, cały czas chcemy coś doskonalić, ulepszać. Sam ten mecz pokazuje, że jest nad czym pracować. Staramy się działać systematycznie i tak naprawdę w każdym mikrocyklu przygotować się do konkretnego meczu, realizując sobie zadania, które sobie zakładamy. Później obejrzymy ten mecz, zrobimy analizę dokładnie, czy to wszystko działało tak jak chcieliśmy, co szwankowało, czego zabrakło, że ten mecz jednak gdzieś tam skończył się no, nie po naszej myśli. Czy wydłużona liga, patrząc na pogodę, myślę, że mogłaby jednak się gdzieś tam teraz zakończyć, natomiast my też staramy się, oczywiście chłopaki, to też dzisiaj nawet było widać w szatni po meczu, że wiadomo, wynik później powoduje skutki mentalne, w sensie, że gdzieś tam głowa zaczyna trochę mieć złe myśli i będziemy się starać nad tym pracować, bo nie chcemy patrzeć w tabelę, nie chcemy patrzeć jak to wygląda, nie chcemy myśleć co będzie w czerwcu, tylko po prostu jak najlepiej wykorzystać ten czas, który będzie do czerwca i a które miejsce zajmiemy na koniec ligi, jakie wiadomo cele mamy określone z góry, natomiast chcemy rozwijać zawodników i dla nas głównym celem jest to, żeby nie wiem, w grudniu przekazać być może dwóch zawodników do starszej kategorii, dwóch czy jednego zawodnika być może nawet do Widzewa 2. I to jest dla nas głównym celem. Uważam, że w ten sposób, jak dzisiaj w pierwszej połowie staliśmy się funkcjonować, to jest to dobra droga do tego, żeby to osiągnąć. Na razie wynikowo wygląda to w ostatnim czasie słabo. Będziemy starać się zrobić wszystko, żeby to odmienić. Za tydzień kolejna szansa.